Rada Miasta wyraziła zgodę na powołanie i przystąpienie do Sądeckiej Organizacji Turystycznej. Będzie ona mieć formę stowarzyszenia i będzie, mówiąc w wielkim skrócie, działać na rzecz lokalnej społeczności w sferze rozwoju i promocji turystyki na danym terenie. Dyskusję radnych poprzedziło kilkunastominutowe uzasadnienie konieczności przyjęcia uchwały. Wszystko wydawało się być dość proste i klarowne. Miasto Nowy Sącz we współpracy z lokalnymi przedstawicielami branży turystycznej tworzy Sądecką Organizację Turystyczną. Jest ona dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego, okołoturystycznych, organizacji branżowych i społecznych, środowisk nauki i przedsiębiorców. W trakcie dyskusji zainteresowanie radnych klubu PiS Wybieram Nowy Sącz wzbudziła po pierwsze kwestia doboru członków zarządu powoływanego stowarzyszenia. Chcieli mieć wpływ na ich obsadzanie. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy w tym statucie napisali, jako że to Rada jest organem założycielskim tego stowarzyszenia, aby Rada zabezpieczyła sobie w statucie możliwość powołania dwóch członków, na przykład zarządu lub jednego członka zarządu tego stowarzyszenia. Takiej zmiany w statucie zapisać się nie da, odpowiadała na pytania wiceprezydent Magdalena Majka, dlaczego Sądecka Organizacja Turystyczna będzie mieć formę stowarzyszenia, a Rada Miasta nie jest jego organem założycielskim. Rada Miasta nie jest organem założycielskim. Lokalna organizacja turystyczna, zgodnie z ustawą o Polskiej Organizacji Turystycznej, to jest stowarzyszenie. My prosimy, pan prezydent, odpowiadając na zapotrzebowanie instytucji turystycznych działających na terenie Nowego Sącza, pragnie przystąpić do takiego stowarzyszenia. Kto zatem jest organem założycielskim, dopytywali się radni. W paragrafie pierwszym jest wyraźnie napisane, że wyraża się zgodę na utworzenie przez miasto Nowy Sącz. Na to pytanie także odpowiadała wiceprezydent Magdalena Majka. Jej wypowiedź jednak wywołała lawinę kolejnych pytań. W momencie, kiedy pan prezydent otrzyma od Wysokiej Rady, mam nadzieję, legitymację do tego, abyśmy mogli przystąpić do tworzenia lokalnej organizacji turystycznej w Nowym Sączu, wówczas zaprosimy do uczestniczenia, do bycia członkiem takiej rady przedsiębiorstwa, instytucje, podmioty, które są tym zainteresowane, które działają w branży turystycznej. To my tworzymy stowarzyszenie, my, mówię miasto, to pytam, kogo zaprosimy do współorganizacji, a konkretniej i dokładniej, kto to są te inne podmioty. Jakie gminy państwo zamierzacie zaprosić do tego stowarzyszenia? To jest jedynie uchwała intencyjna, pozwalająca prezydentowi na to, aby mógł wprowadzić miasto Nowy Sącz do nowo utworzonego przez Nowy Sącz i inne podmioty stowarzyszenia. Próbował wyjaśniać radny Maciej Prostko. Miasto oraz inne podmioty zakładają stowarzyszenie. Te podmioty na walnym zgromadzeniu wybierają zarząd i uchwalają statut. I Radzie Miasta nic do tego. Pytanie dotyczące listy podmiotów współtworzących Sądecką Organizację Turystyczną było powtarzane jeszcze kilka razy. Kilka razy też wiceprezydent Magdalena Majka podkreślała, że gotowej listy podmiotów jeszcze nie ma. Wątpliwości nie rozwiał też radny Leszek Zegzda. Tylko jedna taka uwaga, nikogo nie będziemy zapraszali, ani żadnych gmin. Gminy jak będą chciały, to przystąpią, a jak nie będą chciały, to nie przystąpią. To samo dotyczy różnych innych organizacji. W trakcie dyskusji radni zwracali także uwagę na zadania, jakie stoją przed powoływaną organizacją. Turystyka to nie promocja i nie imprezy, podkreślał radny Józef Hojnor. Mam nadzieję, panie prezydencie, że to stowarzyszenie będzie bardzo intensywnie działało na forum z podmiotami państwowymi, administracją państwową, po to, żeby zamek w Nowym Sączu został odbudowany, po to, żeby ratusz został, proszę Państwa, wyremontowany, ta perła sądeczyzny, proszę Państwa, i po to w końcu, żeby na rynku sądeckim po drugiej stronie Jana Pawła II kiedyś stanął obelisk sędziwoja i żeby był taką wizytówką promocyjną miasta Nowego Sącza. To są rzeczy, które ja w tej uchwale upatruję. O potrzebie realizacji konkretnych zadań mówił natomiast radny Grzegorz Fecko, wskazując pomysły, które pomogą przyciągnąć na Sądecczyznę większą liczbę turystów. I wydaje mi się, że obrzeża Nowego Sącza mogą być miejscem na taką inwestycję jak kompleks quasi-termalny, tak? Bo my nie mamy źródeł termalnych, ale dobrze wiemy, że dzisiaj technologia nie stoi, nie ma nic przeciwko temu, że my możemy zorganizować
odpowiednik kompleksu termalnie, gdzie dobrze wiemy, że dużo, nie tyle co, po pierwsze byśmy przyciągali turystów, albo trzymali u siebie na Sądecczyźnie, ale przede wszystkim wielu mieszkańców Nowego Sącza i Sądecczyzny wyjeżdża na Słowację, wyjeżdża na Podhale. Ostatecznie po trwającej półtora godziny dyskusji radni przyjęli projekt uchwały. 14 z nich było za powołaniem Sądeckiej Organizacji Turystycznej, jeden radny był przeciwny, 8 radnych wstrzymało się od głosu.